Siemanko ziomeczki. Siemanko moi drodzy, dobry wieczór. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym bitem, kolejną produkcją, która została kiedyś przeze mnie zaczęta i nieskończona, leży sobie gdzieś tutaj w czeluściach mojego peceta. Więc weźmy się za to, spróbujmy wskrzesić ją do życia, zrobić z niej coś interesującego. Dzisiaj jest mi trochę zielono, także witam was w moim bagnie. Zostańcie ze mną, zrobimy coś ciekawego. Tutaj trwa nagranie, panowie i panie. Także tak informuję, że to się wszystko tutaj nagrywa. Thank you.
Cały czas mi tu ktoś przeszkadza, ale muszę to zrobić, bo zależy mi na tym. To jest 3%. O kurde, no dobra. To dajmy to 3%. Tu już jebnie basem? Jeszcze nie. Dobra. To tu będzie 3%. Tu damy już na fulla ten equalizer, żeby się przesunął. Jak się przesunie, no to zobaczmy. Wyłączymy sobie na chwilę basik. Zobaczmy, jak nam się to przesunie, to ten equalizer. Coś było, jakieś sample, które zaginęły z kobiecego wokalu jakiegoś, pamiętam. Ale kurde, nie zapisałem sobie w archiwum, w zipie, w rarze, czy tam w czym kto woli. No i teraz jest problem. Teraz Shrek ma problem, ponieważ na jego bagnie zabrakło tych sampli, które tutaj były. I nie wiemy, jakie to były, więc lecimy dalej. Poszukamy czegoś innego w zastępstwie. Dajmy tutaj mniej. 50% maksymalnie. 40%. Jak to będzie brzmiało? Ale rzeczywiście to pianino nam się tutaj strasznie tłucze, znaczy tłucze. Jest fajne, tylko że kłóci nam się z innymi instrumentami niestety. Jest cudowne, ale tutaj przestaje być cudowne. Więc odpieprzymy tutaj coś szalonego. Co możemy dać? Oczywiście damy mu Grosbita. I będzie kalapita. Damy mu go zbitka. I zobaczmy, co się wtedy stanie. O to nam chodziło, wspaniale. Normalnie robię to Ctrl S, żeby zapisać, ale tak mnie poniosło, że wcisnąłem normalnie myszką. Także nie mówcie nikomu,
bo uzna, że nie znam skrótów klawiszowych, a trochę znam. Dobra. No i co? Zrobimy sobie klip automatyki, czy jak to się nazywa? Nie wiem, ja to tak nazywam, bo jestem Mongołem. Zrobimy sobie taki klip automatyki, w którym ten efekt, który słyszeliście właśnie, zacznie się dopiero w tym momencie. Zobaczmy, czy to prawda. Czy czasem nie kłamczuchuję tutaj, nie cyganie. Strasznie rasistowskie te moje teksty. Muszę przestać dyskryminować ludzi ze względu na pochodzenie. Po prostu tak mi się powiedziało. Co tam, Czaki, słychać? Dobra, zrobimy, że to będzie, że tutaj będzie nasz, tutaj damy Alt T i wprowadzimy na przykład, że to będzie refren, a tutaj damy, że to będzie zwrotka, zwrotka. Druga zwrotka, bo zawsze chciałem zacząć od środka, jak to kiedyś pięknie nawinął Abradab, jeśli kojarzycie gościa, to pewnie wiecie, o czym mówię. No. No i takie jajca. Teraz... Co zrobimy? O kurde, tu są jeszcze klipy automatyki. Nie, no dobra, to damy... Jak 0? Miało być 3. 0? A może 0? Możliwe, możliwe, nie przeczę. Dobra, no i teraz to wszystko harat. Zaznaczymy, skopiujemy. No i mamy teraz już więcej tych zwrotek. To będzie refren 2. Na pewno można to zrobić lepiej, ale ja tak to robię. I tu będzie, nie. I tu będzie zwrotka 2. Nagrywa się ostro. Ej, moje biszkopty. Dobra, mogę je poświęcić dla tego nagrania. Okej. I tak już były troszeczkę suche. Dobra. Co my tu mamy? To są kiki, to jest jakaś perkusja. Co ja tu kiedyś naszmąciłem? To się w głowie nie mieści. No ale dobra. Zrobimy tak, żeby echo, pogłos, nasz reverb, żeby nasz pogłos był większy na refrenie, a na zwrotce był mniejszy, a w ogóle nie ma pianina na zwrotce. Może damy pianina na zwrotkę. Możemy dać, tylko jak to wyjdzie wtedy?
Nie, to będzie bucuwa. Można by to dostosować, ale nie chce mi się. Nie kręci mnie to. Weźmiemy pogłos z kategorii very large, czyli kurczę duży. Weźmiemy jakąś katedrę, na przykład miejsce w sekundach. Widzieliście kiedyś, żeby miejsce w sekundach ustawiać? No tak to się właśnie dzieje w przypadku pluginu FabFilter Pro R. Tutaj możemy sobie zmniejszyć, ile chcemy w miksie tego tego naszego pogłosu. Ale to pizga w dęko strasznie tutaj widzę. No. Dobra, ale nudny jest ten bas jak flaki z olejem. Dlatego przypomnijmy sobie, jaka jest skala tego bitu. E, 7, E, C, A. E, C, A, B. Białe klawisze. E, C, A, B, E, C, A, B. Nie wiem, jaka to jest skala. Pierdzielić to. Dajmy sobie tutaj insert 1. A nie, to nie jest bas. O, ja cię pierdzielę. O, ja cię pierdzielę. O, ja cię kręcę. Orzesz, kurde, balans. To jest bas. To jest nasz bas i leci głównie na nucie A, E, 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 E. Dobrze wiedzieć. A i E. H i E, jak to brzmi? Brzmi co najmniej jak wypowiedź dwuletniego dziecka. A i E, A i E, A i E, A i E. Dobra. Za duże jest to echo na początku, dlatego zrobimy sobie znowu create automation clip. No i gdzież nam się to pojawiło? Tutaj. Zrobimy sobie copy. Tutaj, żeby już był ten właściwy poziom, gdzie się to zaczyna. A wcześniej może mniej, bo strasznie pizga w dęko, także damy na przykład 8%. 8% w intrze, wtedy kiedy traczek się rozkręca, a 40% już na refrenie, kiedy chcemy, żeby nam ładnie to echo katedralne robiło klimat. Dobra, zapiszemy sobie i lecimy, kurde, dalej. We'll be right back.
No i dobra, moi drodzy. Tak wygląda kompletny bicik. Znaczy, tak brzmi kompletny podkład. I teraz co? Dodałem tutaj dodatkowy bas. Ale niestety miałem znowu problemy techniczne. Muszę się dopiero uczyć tego sprzętu. I nie dałem rady tego zarejestrować. Ale tak właśnie brzmi ten bit po wstępnym miksie. Bardzo bym was prosił, abyście rozważyli zostawienie lajka, zostawienie suba. I fajnie by było, gdybyście kliknęli w dzwoneczek, aby nie przegapić najnowszych produkcji Playu Music. Byłoby wspaniale, was to nic nie kosztuje. A dzięki temu mogę się rozwijać, moja twórczość może iść do przodu. I jest to dla mnie kolejny krok w stronę osiągnięcia czegoś w branży bycia na YouTubie. Dzięki wielkie za dziś. Do zobaczenia w następny poniedziałek o 18:30. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, że wpadniecie na mój kanał. Postaram się zrobić jakiś ciekawszy materiał. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Także trzymajcie się. Na razie. Arrivederci Roma.